Starosta Łukowski Dariusz Szóstek poinformował o otrzymaniu dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu dla Łukowskiego Szpitala. 9 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z panem Wojewodą Lechem Sprawką podpisałem umowę na dofinansowanie dwóch zadań na rzecz Espezos w Łukowie: czyli zakup tomografu komputerowego 64-rzędowego i zakup mamografu. Wczoraj jeszcze odbyliśmy szybki zarząd i te pieniądze wprowadziliśmy do budżetu powiatu. Kwota dofinansowania to jest 2 miliony. Do tego jest ponad milion wkładu własnego szpitala i do tego jeszcze mały udział starostwa powiatowego, ale jest to bodajże 35 tysięcy, ale tyle tylko było wymagane. Dofinansowanie pochodzi z kancelarii premiera. Przyznano je po raz drugi. Pierwszej dotacji nie zdążono wykorzystać. Z rezerwy ogólnej były pieniądze na tamten wniosek, natomiast złożyliśmy wniosek mniej więcej w połowie stycznia nowy i niecałe dwa miesiące mamy pieniądze. Jest to już nie promesa, a podpisana umowa. A zatem możemy powiedzieć, że i pan premier, i pan poseł Czarnek, który się bardzo w tą sprawę zaangażował, i pan radny wojewódzki Ryszard Szczygieł, i moja skromna osoba dotrzymaliśmy danego słowa. Zaraz po podpisaniu umowy z wojewodą, starosta podpisał umowę o przekazaniu dotacji z dyrektorem szpitala. No, no jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Zresztą tak jak pan starosta cały czas podkreślał. Że i pan premier, i pan poseł Czarnek, i on dotrzymają słowa, i te pieniądze na dofinansowanie zakupu tych dwóch sprzętów będą dla szpitala w Bukowie. Wkrótce szpital ogłosi przetarg na zakup sprzętu. Chcemy kupić tomograf 64-rzędowy, nowoczesny tomograf, na którym będzie można wykonywać badania w dużo krótkim okresie czasu niż na dotychczasowym. Biorąc pod uwagę to, że mamy też oddział neurologiczny z pododdziałem jakby udarów, to, to jeżeli chodzi o zakres i dokładność badania pacjentów właśnie tych neurologicznych, on będzie znacznie dokładniejszy. No i, i cyfrowy mam. To też jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli chodzi o profilaktykę raka piersi. Jak mówi nam dyrektor Mariusz Furlepa, procedura przetargowa może potrwać około 3 miesięcy. Na zakup tomografu i mamografu szpital będzie miał około 3 miliony 330 tysięcy złotych.